Rozmawiamy przede wszystkim o biznesie, który był rozpoczęty w 2016 roku. Był to biznes planowany na szeroką skalę stworzenia wielu oryginalnych marek napoi alkoholowych i bezalkoholowych, który zakładał wieloletni rozwój, nabywanie browarów, maszyn, tworzenie nowych marek. I to trwało przez długi czas, początkowo z sukcesem, potem zaczęły się problemy wynikające z pandemii, z wojny w Ukrainie, no a następnie działań władzy, która zaczęła przede wszystkim tworzyć wokół pana Janusza P. dość negatywny obraz. To doprowadziło do uniemożliwienia przez KNF emisji akcji, podrożenie finansowania. I tutaj zaczynają się kłopoty. Mamy do czynienia z przedsięwzięciem gospodarczym, które na dzień dzisiejszy nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, które do końca pan Janusz P. próbował ratować, pozyskując fundusze i przeprowadzając układ i z wierzycielami, i to jest jak gdyby podłoże tej sprawy. Zostały mu przedstawione zarzuty wprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowych w błąd osób, które inwestowały pieniądze. Więc przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tak samo jak oni, pan Janusz P. również zaangażował w to bardzo duże środki, które były inwestycyjnymi środkami gwarancyjnymi, i tak samo jak jego wierzycieli tych spółek, jego majątek wielomilionowy jest tą sprawą zagrożony. Po zatrzymaniu został przywieziony do prokuratury, zaczął składać wyjaśnienia, przedstawiając ekonomiczne założenia tego przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiając powody, dlaczego to przedsiębiorstwo zostało ekonomicznie zagrożone. Dzisiaj trwają czynności, jest zapoznanie z materiałami, jest dalszy ciąg składania wyjaśnień, no i po zakończeniu tych czynności, co potrwa jeszcze parę godzin, prokuratura w tej sprawie będzie podejmowała dalsze decyzje. Natomiast chcę tylko powiedzieć jedno. Pan Janusz Palikot o tej sprawie toczącej się w prokuraturze wie prawie od roku. Złożyliśmy wielokrotnie pisma, w których pan Palikot prosił, żeby został przesłuchany, żeby mógł udzielić wszystkich informacji na temat tych przedsięwzięć, bo on jako ich inicjodawca najwięcej o tej firmie wie. Od kilku miesięcy taka prośba zgłoszenia się do prokuratury i bycia przesłuchanym nie została spełniona. I teraz niezrozumiałe jest dla mojego klienta i dla jego obrońcy, dlaczego człowiek, który sam prosi o prokuraturę, żeby być przesłuchanym, zostaje zatrzymany 500 kilometrów dalej, wieziony przez cały kraj, kiedy sam prosi, żeby móc w tej sprawie złożyć, przedstawić swoje stanowisko. Także mamy do czynienia z jakąś zupełnie niepotrzebną wstawką medialną, która jest troszeczkę zakrawająca na typ działalności jeszcze ministra Ziobro, a nie nowoczesnym państwem prawa, które nie posługuje się kajdankami zamaskowanymi funkcjonariuszami, tylko po prostu robi swoje w sposób cywilizowany. I niezrozumiałe jest, dlaczego pan Palikot na wyzwanie nie mógł tu się stawić. On od roku wie o toczącym się postępowaniu, nigdzie nie zniknął, nie utrudniał niczego i sytuacja jest, wydaje mi się, troszeczkę dla prokuratury kompromitująca. Tak, oczywiście zostało złożone do prokuratury pismo, gdzie pan Janusz P. przedstawił jak gdyby wszystkie okoliczności prowadzonych swoich działań inwestycyjnych, opisał, jakie spółki prowadziły jakieś inwestycje, powiedział, że chce pomóc prokuraturze, że chce być przesłuchany, że jest gotów dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty. On wiedział o tym, że są przesłuchiwani jego współpracownicy, że są różnego rodzaju dokumenty zatrzymywane, także to, co się tutaj dzieje, nie było żadną tajemnicą, natomiast prokuratura nie chciała skorzystać z tego źródła, natomiast zrobiła po prostu przedstawienie polegające na upokorzeniu człowieka i wiezienie go przez pół Polski w towarzystwie funkcjonariuszy, kiedy on sam przed tą prokuraturę chciał się stawić już od dawna.
potwierdza wszystkie zdarzenia co do faktów, czyli te pożyczki, te wszystkie instytucje, które funkcjonowały, natomiast nie przyznaje się do winy, twierdząc, że po pierwsze nikogo nie wprowadził w błąd, nie działał w celu doprowadzenia kogoś do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, miał bardzo jasny plan ekonomiczny pewnego przedsięwzięcia, które z przyczyn od niego niezależnych, a w dużym stopniu wywołanym przez ówczesnych rządzących nie doszło do skutku. Muszę powiedzieć, że nie widzę jako prawnik żadnych podstaw do aresztu, dlatego bo tymczasowe aresztowanie jest czymś wyjątkowym. Jest to taki trochę stan zawieszenia dla konstytucji, która mówi, że podstawową wartością jest wolność człowieka i nikogo nie można pozbawić tej wolności bez wyroku sądu i takim jedynym wyjątkiem jest areszt. I przepisy mówią, że można zastosować areszt tylko wtedy, jeżeli inne przepisy nie zapewnią prawidłowego toku postępowania. W tej sprawie wszystko opiera się na dokumentach, które prokuratura ma. Świadkowie zostali przesłuchiwani. O tym wszystkim pan Janusz P. wie od roku. Nie uciekł, nie utrudniał. No więc jakiekolwiek logiczne wytłumaczenie, dlaczego miałby być stosowany areszt, kiedy obowiązuje domniemanie niewinności, no poza tym, że możemy mieć do czynienia z próbą stworzenia opresyjnego wobec obywatela państwa, nie ma racji bytu. Nie ma tutaj żadnych podstaw logicznych, żeby areszt w tej sprawie był, a byłoby też pozbawienie to prawa do obrony, bo wszystko opiera się na bardzo skomplikowanych konstrukcjach gospodarczych i do realnego podjęcia się prawa do obrony to potrzebny w tym jest udział pana Janusza P., jego dostęp do dokumentów, więc wystąpienie o areszt z mojej perspektywy byłoby tylko i wyłącznie próbą pozbawienia tak naprawdę realnego prawa do obrony mojego klienta.